Czołem. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, które zadajecie nam już od jakiegoś czasu. Pytanie o płeć naszego dziecka. Otóż jesteśmy już po USG i znamy już płeć Znaliśmy dziecka. ją wcześniej, aczkolwiek teraz mamy potwierdzenie również medyczne. Tak jest. I odpowiemy też na kilka pytań o ciążę, które zadaliście nam na Instagramie. Zapraszamy do oglądania. Tak jak Janek mówił już od jakiegoś czasu, a właściwie Janek od początku, mieliśmy przekonanie, jaka jest płeć naszego dziecka. I to USG było tylko potwierdzeniem, to USG nas nie zdziwiło. A to, jaka to jest płeć, powiemy? Już niedługo. Już niedługo, że w trakcie tego odcinka powiemy. Janek mówi, że trzeba słuchać uważnie, żeby wywnioskować z tego odcinka, jaka jest płeć dziecka, więc zapraszamy do oglądania. A jeśli chodzi o USG, to wszystko wyszło dobrze, wszystkie parametry są w normie. Dziecko jest zdrowe, rośnie duże, waży ponad pół kilo, więc jest to już spore dziecko. Bardzo duże. A teraz odpowiem na pytania, które zadawaliście na Instagramie. Pierwsze pytanie, czy mam typowo ciążowe dolegliwości, na przykład mdłości? Więc ja w żadnej ciąży nie miałam mdłości, nie wymiotowałam, tylko w tej ciąży miałam coś takiego, że nie miałam ochoty za bardzo na mleko i na produkty mleczne. Tak sobie myślałam, że może jakbym zjadła, to bym miała mdłości. Po prostu tak jakoś mnie od tego odrzucało, ale żadnych mdłości nie miałam. I kolejne pytanie właśnie, czy posiadam zachcianki ciążowe? Jarek może coś z tego wie? Ja nie posiadam zachcianek ciążowych, aczkolwiek po co nam zachcianki? A z drugiej strony Ramona też nie ma zachcianek. Co prawda nie miała na pewne produkty ochoty, ale teraz się troszeczkę zmieniło, że teraz je wszystko normalnie, tak jak wcześniej, więc... Tak, w tym momencie w drugim trymestrze w ogóle nie widzę, żeby coś się zmieniło odkąd takiego mojego normalnego stanu, ale w pierwszym trymestrze właśnie nie miałam ochoty na mleko i produkty mleczne i na herbatę, co jest dziwne, bo zwykle piję dużo herbaty i nie piłam w pierwszym trymestrze herbaty. Nie miałam też za bardzo ochoty na słodycze. Potem już pod koniec pierwszego trymestru mogłam zacząć jeść czekolady z orzechami, to jest moja ulubiona czekolada. I teraz też jem jej dużo. Trochę za dużo, ale zostawiam zwykle kawałek Jankowi, więc nie jest poszkodowany. Kolejne pytanie, kiedy zaczniemy kolekcjonować ubranka dla maleństwa? Gdyż mówią, że podobno powinno się je kupować dopiero w 8-9 miesiącu. Tu nie ma większego znaczenia, kiedy zacznie się je kupować. Chyba, że chce się dobrać kolorystycznie do płci dziecka. Co też większego znaczenia na początku nie ma. Więc naszym zdaniem nie ma większego znaczenia, czy kupi się w momencie, kiedy się dowie o tym, że się jest w ciąży, czy się troszeczkę z tym poczeka. Dokładnie. I ja na początku myślałam, że może zacznę kupować jakieś ubranka w okolicach listopada, żeby przed świętami, ale potem sobie pomyślałam, że najrozsądniej będzie poczekać po świętach, kiedy będą wyprzedaże. Więc, znaczy dużo naszych przyjaciół i osoby z rodziny już nas poinformowało, że jakieś ubranka będą dla nas mieli po swoich dzieciach, więc pewnie gdzieś pod koniec grudnia właśnie, kiedy zaczną się wyprzedaże lub na początku stycznia, dopiero zaczniemy uzupełniać te ubranka w to, czego potrzebujemy. Takie będzie najrozsądniej i najekonomiczniej. Poza tym nasi przyjaciele, modląc się, mieli takie pragnienie, żeby się z nami podzielić, żeby nas wzbogacić swoją kolekcją. Także przekażą nam swoją kolekcję. Będziemy mieli wielką kolekcję, właśnie niedługo zaczniemy kolekcjonować. Jeszcze nic nie ukolekcjonowaliśmy do tej pory. Ale wszystko przed nami. I kolejne pytanie. Czy kupiliśmy książkę o tym, jak postępować z nowonarodzonym dzieckiem? Nie kupiliśmy takiej książki. Właściwie kupiliśmy. Kupiliśmy nowe Pismo Święte, właściwie to samo Pismo Święte, tylko w innym przekładzie. I tam jest oczywiście o wszystkich dzieciach, więc również o tych nowonarodzonych. Więc z jednej strony nie kupiliśmy żadnego takiego poradnika czysto ludzkiego, ale tak, kupiliśmy poradnik, który jest dużo głębszy niż się zdawać mogło. Więc tak, kupiliśmy. Tak, Janek będzie się uczył, jak postępować z nowonarodzonym dzieckiem z Pisma Świętego. A jeśli chodzi o tą książkę, czy kupiliśmy? Mi się wydaje, że teraz jest tyle materiałów w internecie, jest też będziemy korzystać z doświadczenia naszych osób z rodziny, przyjaciół, którzy już mają dzieci,
i korzystać z instynktu. Mi się wydaje, że książka tu nie jest potrzebna jakoś bardzo. Poza tym nie lubimy czytać czegoś, co nie jest interesujące. Więc, więc nie, nie kupiliśmy takiej książki. Kolejne pytanie, czy będę wykupowała położną do porodu? Ja bym wykupił, żeby móc uwolnić tę kobietę. Po prostu, żeby była wolna. Więc jak pierwszy raz Jankowi przeczytałam to pytanie, to zrozumiał, że to się wykupuje niewolnika i będzie No ale już nie ma niewolnictwa, przynajmniej tutaj w Europie, takiego jawnego, więc... I że będzie można ją wykupić, a potem jej zwrócić wolność. Nie, położną się nie wykupuje na stałe jako niewolnika, tylko na czas porodu. Więc nie będziemy. Ja jakoś nie czuję takiej potrzeby, żeby wykupować położną. I ostatnie pytanie, czy boisz się porodu? Znaczy, czy się boisz porodu? Nie. Ja tak się nie boję. Ja już rodziłam raz. Rodziłam nasze dziecko Józia. Drugie to był poród. To był poród wywoływany w 28 tygodniu. Dziecko było bardzo małe. I pamiętam, że bardzo mnie bolało. Ja nie jestem za bardzo odporna na ból. Jak to potwierdzi. Nie jestem, dość przeżywam ból. Bardzo mnie bolały skurcze, ale jakoś to przeżyłam. I w tej chwili nie boję się. Kobiety, większość kobiet rodziła i przeżyła. Więc ja myślę, że też przeżyję, choć wiem, że to jest duży ból i na ból nie jestem odporna. Ale będę się modlić o łatwy poród. Statystyki w mojej rodzinie są różne. Od strony mamy były to ciężkie porody, od strony taty lekkie. Więc ja liczę, że przejmę te od strony taty porody lekkie. Będziemy też się modlić o łatwy poród dla mnie, bo możemy, więc będziemy się modlić. Więc nie boję się porodu. I ostatnie pytanie? Nie, już nie ma. Nie ma pytania. Nie ma już pytania, a ten odcinek o... Jaka płeć? Aha, nie powiedzieliśmy jaka płeć. Mieliśmy powiedzieć w trakcie. W trakcie, ale troszeczkę nie wyszło. Więc Romanka będzie musiała jeszcze raz dopowiedzieć, jaka płeć. Ty powiedz, jaka płeć. Miałam powiedzieć? Ja już dałem wskazówkę. Wskazówkę, no że ja jestem w ciąży. Wskazówka. Dziecko jest dziewczynką. Okazało się, że właśnie dziewczynka to dziewczynka, więc... Tak, tak. Nasze dziecko jest dziewczynką. Córeczka, córeczka, córeczka. Mamy dziewczynkę. Tak, i na zakończenie chcielibyśmy zaprosić was do modlitwy. To był taki luźny odcinek, ale chcielibyśmy go zakończyć modlitwą, dlatego też, że po prostu... My często się modlimy, jesteśmy katolikami, osobami wierzącymi i były takie pytania w komentarzach, już modlitwa na YouTubie to jest już wielka przesada. Tak jest. Więc uważamy, że nie, bo w Piśmie Świętym jest napisane, żeby się modlić w każdym czasie. Poza tym, skoro coś jest częścią naszego życia, to czemu mamy się tego wyzbywać, żeby stać się nienaturalnymi? Nagrywając dla was odcinek, więc... Będziemy się modlić. I też na początku, jak zaczynaliśmy ten kanał, to powiedzieliśmy takie słowa, że chcielibyśmy też pokazać, jak wygląda katolickie małżeństwo od kuchni. No, czyli... więc w kuchni po prostu. Katolickie małżeństwo tak naprawdę modli się i na modlitwie buduje coraz głębszą relację. Więc modlitwa to podstawa. Tak, więc teraz was zapraszamy do wspólnej modlitwy. Którą Janek poprowadzi? Bo kiedyś mówiliśmy, że ty prowadzisz. Różnie Janek, bywa. Janek najczęściej, jak jesteśmy we dwoje, najczęściej prowadzi, choć też czasami ja prowadzę. Boże Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie w Duchu Świętym o to, żebyś nas i te wszystkie osoby, które teraz nas oglądają, które teraz nas słuchają, abyś dotknął Twoją miłością, aby Twoja miłość rozpaliła ich serca, abyś dotykał miłością, abyś dotykał pocieszeniem, aby Twoje pełne pocieszenie rozprzestrzeniało Twoje panowanie w naszych sercach, abyśmy stawali się coraz bardziej do Ciebie podobni, abyśmy pozwalali Tobie pocieszać nas w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, w każdej sytuacji, w której będziemy mogli się znaleźć, abyś już teraz dotykał i rozpalał nasze serca potęgą Twojej miłości. Prosimy Ciebie również, Boże, o to, abyśmy potrafili Ciebie słuchając prawdziwie słyszeć, abyśmy rozmawiając z drugim człowiekiem patrzyli na tę osobę Twoimi oczyma. Prosimy Ciebie o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa,
którego teraz pragniemy ogłosić naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Amen. Amen. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za uwagę, prosimy o kciuki w górę, o komentarze, może macie jeszcze jakieś pytania do nas o ciąży lub w ogóle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przeżyłem. Przeżyłem.